Ile płacić za srebro bulionowe? Zapraszam wszystkich na film. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony oczywiście Inwestor Amator. Na samym początku chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom, przekroczyliśmy próg 1700 osób, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. A przy okazji wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybują, zachęcam, aby zrobili to niezwłocznie. Wtedy będą na bieżąco informowani o najnowszych odcinkach. Zachęcam oczywiście do śledzenia moich mediów społecznościowych. Moja grupa dyskusyjna Amatorzy Inwestują przekroczyła 100 użytkowników, dlatego dziś pojawi się tam informacja właśnie o konkursie dla grupowiczy z tej okazji. We wstępie zapytałem, ile maksymalnie powinniśmy płacić za bulion, dlatego sobie teraz tak rozparcelujemy to zagadnienie, oczywiście moim okiem. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że to, co tutaj powiem, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, nie jest to żadna porada inwestycyjna. Warto rozpocząć od tego, co w ogóle trzeba rozumieć poprzez pojęcie moneta bulionowa. A jest to produkt, który jest tworzony, produkowany w dużej bądź nielimitowanej ilości. Dodatkowo cenowo jest jak najbardziej zbliżony do ceny spot, czyli do ceny srebra notowanej na giełdzie. Moneta bulionowa to produkt zazwyczaj rozpoznawalny, ale i niekoniecznie, o czym będzie za chwilę. Jest to oczywiście produkt służący do jak najtańszej, a zarazem masowej akumulacji srebra. Kolejne pytanie, na które warto odpowiedzieć w tej kwestii, to jest, jakie monety zaliczać do monet bulionowych? Pierwsza myśl oczywiście, która nasuwa się, to monety z kanonu bulionu, czyli liść, kangur, filharmonik, Brytania i Krugerrand. Jak możecie zauważyć, orła nie wymieniłem tutaj, był to zabieg celowy. Po prostu jak na ptaka drapieżnego przystało, orzeł odfrunął polować na łatwe ofiary, a dla mnie stał się po prostu monetą premium. Ale czy na pewno tylko ta piątka z kanonu zalicza się do bulionu? Przecież mamy jeszcze Arkę, Europę, Pandę, Byka i Niedźwiedzia i parę innych jeszcze by się zapewne znalazło. A teraz będzie oczywiście nieco kontrowersji, można powiedzieć, bo jeśli chodzi o mnie, to jako bulion traktuję wszystko to, co spada poniżej mojego progu zakupowego, który sobie właśnie na bulion ustawiłem. Zdarzają się okresy, w których na przykład kangur potrafi cenowo podchodzić nawet pod 140 zł. Byłem świadkiem z dwa razy takich sytuacji. Wtedy oczywiście nie widzę najmniejszego sensu w zakupie kangura, nawet jeśli ktoś praktykuje regularne, comiesięczne zakupy bulionu. Jeżeli pojawi się alternatywa pod postacią monet zgodnych z moim maksymalnym progiem zakupowych, to nawet wtedy się nie zastanawiam. Dla mnie w zasadzie bulionem jest każda srebrna moneta mieszcząca się w moich widełkach, w moich maksymalnych widełkach cenowych, które sobie obrałem. Czyli tutaj wyznaję jedną zasadę, ma być po prostu tanio. I tu kontynuując tą myśl, pojawia się pytanie, czy warto ustawić sobie maksymalny próg cenowy, do którego po prostu akumulujemy srebrne monety bulionowe. Myślę, że zdecydowanie tak. Bardzo to ułatwia trzymanie się naszej strategii inwestycyjnej, a jednocześnie jest prostym wyznacznikiem tego, kiedy jest dobry czas na obrócenie monetami bulionowymi na rynku wtórnym. Tutaj działa prosta i znana zasada handlowa. Kup tanio, sprzedaj drogo. W tym przypadku sprzedaj tak, aby zanotować zysk, który pomoże w powiększeniu naszej srebrnej inwestycji. Zasada działania jest tu bardzo prosta, jak widać. No i na sam koniec zdradzę Wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o mnie, jaki jest mój maksymalny próg cenowy do zakupu bulionu. Jeśli chodzi o moją osobę, ustaliłem ten próg sobie na 120 zł. Pewnie ciekawi Was, dlaczego akurat właśnie taka kwota. No odpowiedź jest w sumie dość prosta. Jeśli warunki panujące na rynku sprawiają, że średnia cena, powiedzmy, wiedeńskiego filharmonika u dealerów wynosi, uśredniając oczywiście, 128 zł za uncję, to ja swoją tubę sprzedam spokojnie po 120 albo nawet i w tej samej cenie, bo posiadam towar dostępny od ręki. Załóżmy, że średnia cena zakupu mojej tuby wynosiła 119 zł za sztukę, więc na każdej monecie zarabiam 7 zł, co w ostatecznym rozrachunku daje 140 zł profitu na tubie. No i tutaj zasada również jest prosta, pieniądze odkładam na bok i czekam na dogodny czas, aby taką tubę odkupić, no chyba że akurat zbieram, nie wiem, na wymianę srebra na złoto i gdy jest odpowiedni wskaźnik gold-silver ratio, no dokonuję takiej wymiany. I tak podsumowując,
podsumowując już całość, co zostało powiedziane, jeśli chodzi o to, czym jest srebrna moneta bulionowa, moim zdaniem jest to każde srebro, które po prostu możemy kupić tanio, poniżej progu cenowego, który sobie ustaliliśmy właśnie dla srebrnego bulionu. Niejednokrotnie możemy być świadkami całkiem fajnej niespodzianki, bo kupujemy coś poniżej naszego progu zakupowego dla bulionu, a moneta zyskuje premię. Takich przypadków było bardzo wiele, więc fajnie jest kupować z myślą jak o bulionie, a niejednokrotnie sprzedawać jak premium. Mój maksymalny próg cenowy dla bulionu to 120 zł, staram się tego trzymać i w najbliższej przyszłości ten próg nie ulegnie najmniejszej zmianie. Srebrne monety bulionowe to powinna być ważna część każdego stosu srebra z uwagi na w zasadzie łatwość i szybkość w obrocie tym srebrem. Teraz już kończymy. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.